Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Ja zabieram się za kolejną realizację. Muszę przygotować blat, który posłuży mi do kolejnej realizacji. I myślę, że to jest fajny moment, żeby poruszyć właśnie temat, jak przygotować drewno, jak je przestrugać do blatu, na co zwrócić uwagę przy struganiu, na co zwrócić uwagę później przy doborze słojów przy klejeniu. I mam nadzieję, że ten filmik troszkę pomoże niektórym początkującym osobom, bo ostatnio dość często się spotykam, że jest to temat niewiadomy dla wielu ludzi. Mam kolegę, który kupił sobie strugarko-grubościówkę podobną do mojej i temat strugania był mu całkowicie obcy i okazało się, że coś idzie mu nie tak. Gdy pojechałem do niego i chciałem, żeby pokazał mi, zademonstrował, w jaki sposób struga, żeby zobaczyć, co robi nie tak, okazało się, że strugał pod prąd. Jak to możliwe pod prąd? Strugał po prostu deskę, prowadząc po blacie odbiorczym, przesuwając ją w kierunku blatu podawczego, czyli z drugiej strony. No i trochę się zdziwił, że mu to nie szło, a sugerował się tym, że pod spodem, mając grubościówkę, wkładał ją z jednej strony i tak samo myślał, że u góry z tej samej strony należy deskę podawać. Otóż nie, strugarko grubościówki mają to do siebie, że wał kręci się w jedną stronę i jeżeli na wyrówniarce podajemy od prawej do lewej, to w grubościówce od lewej do prawej. Dla wielu osób to jest banalnie proste i logiczne, tak? Ale no ktoś, kto zaczyna przygodę z drewnem, to takie rzeczy dla niego są obce. I dlatego jest ten film, żeby właśnie pokazać, zwrócić uwagę, w jaki sposób przygotować materiał do klejonki na blat, czym się sugerować i jak to poprawnie wykonać. Oglądajcie. Mamy tutaj przykładową kantówkę, którą chcemy przestrugać. I strugamy powierzchnię górną. Teraz na co zwrócić uwagę? Musimy zwrócić uwagę, jak idą włókna. Czyli jeżeli strugamy tą górną część, najlepiej to będzie zaobserwować na tej bocznej części. I tutaj włókna idą, zobaczmy, w tą stronę. Tu są oczywiście, akurat mam dębinę, są błyski, które idą w drugą stronę, ale włókna idą tak. Czyli jeżeli tu idą do góry w tą stronę, to zasada jest taka, że strugamy razem z włosem. Nie pod włos, tylko z włosem. Uchroni to nas właśnie przed wyszczerbieniami. Gdybyśmy to zrobili odwrotnie w ten sposób, nóż haczyłby nam o te włókna i podrywałby je do góry. Byłyby wyszczerbienia, powierzchnia nie byłaby idealnie gładka, a strugając właśnie razem z włosem powierzchnia jest gładka, czyli musimy na to zwrócić uwagę. Oczywiście o ile ma bardzo ogromne znaczenie to przy struganiu ręcznym, to przy struganiu mechanicznym na strugarce, jeżeli noże są ostre, a są ostre zawsze, bo przecież nie strugamy tępymi, strugarka sobie lepiej poradzi, jeżeli musi to zrobić pod włos. Ale przy strugach ręcznych, przy obróbce ręcznej, bardzo duże znaczenie ma właśnie kierunek włókien. Co zrobić, gdy mamy taką kantówkę jak tutaj? To jest bardzo fajny przykład, jak idą włókna. Tutaj idą na dół, czyli w tą stronę. Tu już idą do góry. Tu idą znowu na dół. I tu idą znowu do góry. Co zrobić, gdy mamy takie usłojenie i takie włókna? Niestety drewno, słuchajcie, nie jest idealne. Drewno ma zawirowania tych włókien, zwłaszcza w miejscach, gdzie są sęki, gdzie jakieś odgałęzienia były. Te zawirowania są. Drewno nigdy nie jest takie, że włókna idą idealnie w jedną stronę. Co zrobić w takim przypadku? Tu musimy wybrać po prostu mniejsze zło. Musimy dobrze zobaczyć, czy nie ma żadnych sęków, żadnych jakichś innych rzeczy, jakichś zawirowań włókien, które mogłyby nam spowodować utrudnienie później właśnie strugania. I wybieramy po prostu mniejsze zło. I tak samo staramy się wybrać tam, gdzie
najwięcej jest materiału, żeby strugać z włosem, nie pod włos. Także na to zwracamy uwagę przy przygotowaniu materiału. Jeszcze raz powiemy o tym samym, tylko już przy strugarce. Jak widzicie, tutaj włókna idą na dół. Wał kręci się w tą stronę, czyli nie będzie nam podrywał włókien, tylko będzie nam je ścinał. I materiał przesuwamy, jeżeli wał się kręci w prawo, my materiał przesuwamy w lewo. Ale zwróćcie też uwagę, to co właśnie powiedziałem przed chwilą. Tutaj włókna idą odwrotnie, tu już idą w tą stronę w dół. Jest to tylko na kawałku, bo tutaj już na końcu znowu zaczynają iść już w normalną stronę. Czyli tu mamy właśnie te zawirowania włókien, które przez chwilę idą w drugą stronę. I jak widzicie, wybrałem właśnie mniejsze zło. Większość będę strugał z włosem, tylko ten jeden mały kawałek tutaj będzie pod włos. Niestety, no niestety w drewnie nie ma tak, że wszystkie włókna idą wszędzie idealnie. To ja biorę się za struganie i za chwilę wracamy do omawiania tematu dalej. Tutaj już mam prawie że przestruganą deskę. Jak widzicie, tutaj jeszcze nie zebrało, czyli tutaj jeszcze jest wgłębienie. To co mówiłem o tych zawirowaniach. Tu już widać wyszczerbienia. O, teraz widać dobrze. Są zawirowania włókien i tutaj już powstają wyszczerbienia. Tak samo to co wspomniałem, że przy sękach takie zawirowania właśnie są. Także też widać to. Co zrobić teraz, gdy mamy już przestrugane, ale nie jesteśmy pewni, czy już jest dobrze. Tutaj oczywiście widać, że jeszcze brakuje, bo drewno jest jeszcze szare, ale gdy drewno ma ten sam kolor i ciężko jest odróżnić, dobrze właśnie wziąć ołówek czy jakiś mazak i porysować całą deskę. Tak samo możemy to zrobić, gdy strugamy mechanicznie i tak samo, gdy strugamy ręcznie. W momencie, gdy teraz przejedziemy strugarką i równo nam wszędzie zbierze ołówka, nigdzie nie będzie widać, to znaczy, że zbiera już na całej powierzchni i cała płaszczyzna już jest wyrównana. Gdy mamy jedną płaszczyznę już przestruganą, wiemy, że jest idealnie równa, to będzie nasza płaszczyzna bazowa, czyli ją oznaczamy. Oznaczenie, ja sobie oznaczę ją jako jedynkę, czy to będzie jedynka, czy nie wiem, zrobicie gwiazdkę, cyferkę, literkę, nawet możecie misia narysować. Grunt, żebyście oznaczyli, że to jest wasza płaszczyzna bazowa. I teraz strugamy kolejną.
prostopadłą do niej. Czyli jeżeli ta jest przestrugana i ta jest idealnie równa, tą przykładamy do przykładnicy. Z tym, że teraz tak. Najpierw musimy sprawdzić, czy przykładnica jest pod odpowiednim kątem, jaki nas interesuje. Ja chcę strugać na 90 stopni, także sprawdzam ustawienie. Jest 90. Tutaj żadnych paproszków nie może być. Tutaj też jest 90. Także wiem, że przykładnicę mam ustawioną dobrze. Czyli tą naszą płaszczyzną bazową dostawiamy do przykładnicy. I strugamy znów. Z tym, że teraz nie dociskamy i nie opieramy oblat, tylko dosuwamy i lekko dociskamy do przykładnicy. Nie pchamy z całej siły, tak żeby nam mała strugarka się przesunęła lub żeby nam się przekładnica przykrzywiła. Dociskamy z odpowiednią siłą, żeby dolegało do przykładnicy, ale żebyśmy po prostu tego nie przepychali. I strugamy kolejną płaszczyznę. Tutaj mieliśmy płaszczyznę bazową numer 1. Od niej przy przykładnicy przestrugaliśmy płaszczyznę prostopadłą. To będzie nasza płaszczyzna bazowa numer 2. I na tym etapie kończymy już wyrównywanie tej deski. Teraz już tylko przechodzimy do grubościówki. Jeszcze też jedna istotna rzecz. Zawsze po zrobieniu krawędzi płaszczyzny prostopadłej zawsze sprawdzamy na całej długości, czy ten kąt, który chcieliśmy, w tym przypadku 90 stopni, jest zachowany. Jeżeli jest zachowany, to znaczy, że przestrugaliśmy prawidłowo i możemy przejść teraz do wyrównywania na grubościówce. Mamy już strugarkę przestawioną na grubościówkę, czyli zaczynamy strugać dalej. Przed chwilą mamy wyprowadzone dwie płaszczyzny. Zaczynaliśmy od tej szerszej, bo najłatwiej jest wyprowadzić szeroką płaszczyznę i później od niej dopiero tą węższą, prostopadłą wyprowadzać. A na grubościówce jest wręcz odwrotnie. Jeżeli mamy wyprowadzoną, tam mieliśmy w pierwszej kolejności szeroką, to na grubościówce w pierwszej kolejności wyprowadzamy tą węższą powierzchnię. Dlaczego? Dlatego, że łatwiej nam jest na stole prowadzić materiał, jeżeli on ma tutaj szersze podparcie. Jeżeli przestrugamy ją najpierw po grubości na płasko, to będzie ta deska dużo cieńsza i ta płaszczyzna, którą będzie poruszała się po stole, będzie węższa i łatwiej nam gdzieś o jakiś błąd. Także najpierw strugamy pionowo i do później deskę obracamy i strugamy płaszczyznę płaską. Jak widzicie, tutaj dość dobrze widać, że jest nierówno. Ta strona po prawej jest wyprowadzona i ta górna. Tutaj mamy kąt, spada mi ta deska. W tym miejscu mamy kąt prosty. Te wszystkie płaszczyzny teraz jak przestrugamy, zrobią nam się równoległe do tych dwóch płaszczyzn. I wyjdzie idealny prostokąt z kątami prostymi wszędzie. Także cóż, lecimy. Tutaj już nie ma za dużo co opowiadać. Grubościówka sama swoje zrobi. Grubościówka nie robi nam nic innego, jak tylko robi powierzchnię równoległą do tych płaszczyzn, które mamy już wyprowadzone na wyrówniarce. Także lecimy dalej.
Mamy kolejną płaszczyznę przestruganą. Dlaczego ważne i istotne jest znaczenie płaszczyzn, od której zaczynamy strugać? Gdybyśmy odłożyli teraz tą deskę gdzieś na bok i tych desek mielibyśmy ileś i teraz chcielibyśmy jeszcze raz ją przestrugać, to musimy wiedzieć, z której strony, tak? Ja strugałem jedną, także nie było problemu. Po wyjęciu z grubościówki przekładałem ją po prostu w ten sam sposób jeszcze raz we wlot i ona jeszcze raz została, była strugana. Ale gdybym je odkładał, mógłbym się pomylić i przez przypadek, gdybym odłożył ją na płask, mógłbym następne struganie przeprowadzić w ten sposób. I niestety pojechałbym jeszcze nie do końca po równej płaszczyźnie, która byłaby teraz bazową, a zniszczyłbym płaszczyznę, która była wyrównana na wyrówniarce i która na pewno jest prostopadła i która na pewno jest płaska. Także dlatego warto oznaczać. Teraz ja już sobie jeszcze tutaj, mimo że ona jest gotowa, ale z przyzwyczajenia taki nawyk, że jeszcze zaznaczę sobie, że to jest trzecia płaszczyzna. I została nam do zrobienia ostatnia. Tutaj widzimy jeszcze, że z prawej strony jest grubsze, z lewej jest cieńsze. Za chwilę wrzucimy to na grubościówkę, będzie równe. Jak widzicie, tutaj już z jednej strony, z której było grubiej, już zbiera, już jest zebrane, ale tutaj jeszcze ta strona, taka zżółknięta, jeszcze tutaj jest nieprzestrugane. O, tutaj świetnie widać to na tym zacieku, na tej plamie, gdzie jest przestrugane, a gdzie jeszcze nie. Także grubościówka teraz wyrówna nam wszystko na jedną grubość względem płaszczyzny tej dolnej, czyli tej bazowej, od której zaczynaliśmy struganie. Strugamy dalej, aż będzie gładkie. I w tej chwili mamy już naszą deskę przestruganą z czterech stron. Wszystkie powierzchnie są płaskie. Kąty mamy 90 stopni. I pamiętajcie, że te wszystkie kąty zależą tylko od tego naszego pierwszego strugania na wyrówniarce, czyli od pierwszej płaszczyzny i później od tej drugiej. Jeżeli na tym struganiu tej drugiej płaszczyzny mamy idealnie kąt 90 stopni, to tutaj już też nie mamy żadnego problemu z pozostałymi. Pozostałe po prostu będą tak samo jak ten pierwszy. Jeżeli pierwszy skrzanimy i zrobimy go pod złym kątem, coś przeoczymy, coś nam umknie, nie zmierzymy dokładnie, to wszystkie pozostałe kąty już mamy powielone. Nie uda nam się wtedy zrobić idealnego prostokątu.